Sztuka w przestrzeni publicznej to cykliczne spotkania odbywające się w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku. Tym razem do muzeum zawitali ze swoimi pracami dyplomowymi studenci, ich promotorzy oraz publiczność. Jest to takie spotkanie specyficzne, bo po raz pierwszy pokazujemy tutaj dyplomy studenckie. I co jest bardzo ważne, proszę Państwa, są to pierwsze dyplomy nowego w zasadzie kierunku, jakim jest architektura krajobrazu, kierunki, który powstał przed paroma laty przy Wydziale Budownictwa. Musiałabym jakby cofnąć się nieco do historii Wydziału, bo w zeszłym roku minęło 60 lat Wydziału. Najstarszym u nas kierunkiem jest kierunek budownictwo. No i wszystkie inne są młodsze, a praktycznie najmłodszym dzieckiem, jeśli można tak powiedzieć, jest to architektura krajobrazu. My jakby od podstaw ją tworzymy, oczywiście przy udziale, przy wsparciu architektury, Wydziału Architektury w Politechnice. Niemniej jest to kierunek najmłodszy i chcemy po prostu pokazać, jak on funkcjonuje. Pierwsze dyplomy, proszę sobie wyobrazić, inżynierskie i myślę, że tutaj efekt tych prac zostanie pokazany. No i uruchomiliśmy w tym roku po raz pierwszy drugi stopień kształcenia. I ja myślę, że przez podpisanie umowy z miastem, to miasto się po prostu zmieni i myślę, że zyska dużo dzięki tym projektom tworzonym przez studentów, młodym ludziom, którzy z ogromnym zapałem pracują. Jest to kierunek niewielki, bo my tam kształcimy 50 kilka osób na drugim stopniu, ale już po pracach inżynierskich widać, że są bardzo zaangażowani i myślę, że jest to korzystne dla nas, dla miasta i dla nich samych. Jak Państwo wiecie, to przestrzeń i to, co oko cieszy, i żeby człowiek się dobrze w tym wszystkim czuł, no to w tym kierunku kształcimy. Głównym takim założeniem było zmiana funkcji tego terenu z wypoczynkowej na bardziej reprezentacyjną ze względu na położenie w centrum miasta przy ulicy Lipowej. Teren obecnie jest dosyć zacieniony i zamknięty dla otoczenia. Drzewa te zastępujemy niskimi drzewkami i krzewami. Zmieniono również typ nawierzchni na bardziej efektowną i trwałą. Prowadzę zajęcia między innymi na kierunku architektura krajobrazu. Jestem promotorem kilku z prac, które dziś w czasie tej wystawy są prezentowane. No i byłem opiekunem studentów, których prace tutaj się dziś pojawiły. One mogą stać się materiałem inspirującym do dalszych działań. Przede wszystkim moim zdaniem powinny stanowić materiał do dyskusji na temat tego, jak konkretne miejsca w przestrzeni miasta mogą zostać rozwiązane, mogą zostać zaprojektowane, dlatego że studenci mają zupełnie inne spojrzenie na przestrzeń, na realia kształtowania tej przestrzeni niż profesjonaliści już po ukończeniu studiów, ci, którzy zwykle startują w przetargach, w konkursach. Studenci zdejmują z siebie w pewnym sensie bagaż odpowiedzialności wynikającej z uwarunkowań zawodowych. I tutaj ta lekkość, z którą możemy mieć do czynienia, na pewno jest atutem. Ja jestem pod wrażeniem, przyznam się, że jestem zaskoczony pomysłami, bo trudno wymyśleć coś nowego w takich placu zabaw na przykład, który jest, ale ten wymyślony, który jest naprawdę chyba, jakbyśmy go mogli zrealizować, biorąc pod uwagę środki finansowe, naprawdę był atrakcją na skalę nie całego miasta, może nawet całego województwa, bo on jest naprawdę nowatorski. I to ja myślę, że kiedyś możemy wrócić do tego w sensie takim, że pomysły te wykorzystać. Dzisiaj, jeżeli ktoś by powiedział, że wieża Eiffla jest niepotrzebna w Paryżu, to by była rewolucja w sensie takim jak, przecież ona tak się zżyła. Dlatego dzisiaj my możemy któreś koncepcję odrzucać, czy ona jest na przykład nie pasuje, czy jest zrealizowana inna i nie będziemy tego zmieniać, ale ja myślę stopniowo, jeżeli studenci znowu będą mieli tak dobre pomysły, miasto będzie wykorzystywać. Chodziło o to, żeby stworzyć miejsce dostępne zarówno dla wszystkich mieszkańców miasta, jak i turystów, a także miejsce, gdzie uczniowie, studenci z różnych szkół, placówek miasta mogliby, posiedliby taką bazę naukowo-doświadczalną. Cała koncepcja opiera się na podziale miejsca na różne działy i kolekcje roślin, między innymi dział dendrologii, dział flory Polski, działy roślin leczniczych, roślin bagiennych i wodnych, takie kolekcje jak roślin ozdobnych, roślin cebulowych,
i roślin objętych ochroną. Kwestia dotycząca zagospodarowania Doliny Rzeki Białej i ta prostota, która tam została przedstawiona, nie wymyślę, że na nagromadzenie różnych elementów i architektury w takiej, czy w postaci rzeźby, czy w postaci różnego rodzaju pagórków, a to jest skromność, prostota, która właśnie powinna chyba cechować taką Dolinę Białej, gdzie można odpocząć, jednocześnie nie jesteś atakowany. I to jest plon pierwszych dyplomantów stopnia pierwszego, czyli inżynierskiego. No, jest to zupełnie nowy kierunek w Białymstoku. Zresztą od niedawna dopiero też się rozwijający w Polsce, bo od kilku lat. Ale myślę, że on tu świetnie wypełnia lukę pomiędzy architektem a rzeźbiarzem albo człowiekiem, który się zajmuje przestrzenią, bo uzupełnia o zieleń, o bogatą roślinność, o zróżnicowane gatunki, po prostu to, co w zasadzie współczesne miasta powinny uzyskać, ponieważ przesilone są czystymi budowlami architektonicznymi, a często w nich brakuje właśnie tej żywej tkanki w postaci zieleni. Także myślę, że mi się one, ja jestem uczuciowo z nimi wszystkimi związany i cieszę się, że coś takiego po raz pierwszy powstało na naszej uczelni. Myślę, że dla odbiorców mogą być zaskakujące, natomiast dla profesjonalistów sądzę, że za bardzo odkrywcze jeszcze nie są. Projekt dotyczy otoczenia Domu Opieki Społecznej w Białymstoku. Autorka zmierzyła się z materią bardzo trudną. Z jednej strony jest to przestrzeń w chwili obecnej, co widać na górnej planszy, bardzo słabo dostosowana do potrzeb użytkowników. Z drugiej te potrzeby wymagają szczególnego podejścia. Autorka, przygotowując pracę, podjęła próbę wczucia się, wcielenia w pozycję takiego podopiecznego Domu Opieki Społecznej. Każdy skrawek tego miejsca jest bardzo inteligentnie, w przemyślany sposób wykorzystany. Niektóre prace dyplomowe studentów w kierunku architektura krajobrazu dotyczące organizacji przestrzeni w znanych miejscach Białegostoku mają szansę na realizację. Życzymy powodzenia.